Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak można po angielsku czegoś chcieć. Chcemy o tym porozmawiać. Ha, 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 ha. Przynajmniej ja chcę. Witam bardzo serdecznie na kanale! Wiem, co sobie pewnie część z Was pomyślała. Chcieć po angielsku jest bardzo łatwo. Przecież to jest po prostu want. No, rzeczywiście. Chcieć to może być na przykład want. Tak jak w I want a new car. Chcę nowy samochód. Albo nawet I want somebody. Chcę kogoś. Tak jak śpiewali chociażby Beatlesi I want somebody to love. I want somebody to love. Chcę kogoś do kochania. Chcę kogoś, żeby go kochać. Ale want może być też użyte po to, żeby powiedzieć, że chcemy coś zrobić. Na przykład I want to listen to Aerosmith. Chcę posłuchać Aerosmith. I zwróćcie uwagę, że pomiędzy want, czyli chcieć, a czasownikiem, czyli w tym przypadku listen, chcę posłuchać, jest jeszcze tu. I o tym tu nie wolno nam zapominać. Chcę posłuchać Aerosmith, I want to listen to Aerosmith. Okej, w sumie mamy fantastyczny przykład. I don't want to miss a thing. Nie chcę przegapić ani jednej rzeczy, nie chcę przegapić ani chwili. Want to miss. Ale posłuchajcie uważnie, czy on tam na pewno śpiewa want to, czy może jednak wanna? No właśnie. Want to w mowie potocznej skraca nam się do pięknego, krótkiego i całkiem nieźle brzmiącego wanna. I don't wanna miss a thing. Czy do I want to know, a więc innymi słowy, do I wanna know? Czy chcę wiedzieć? Ewentualnie jeszcze so if you wanna love me. A więc jeśli chcesz mnie kochać. No i tam tekst biegnie sobie dalej, ale w dzisiejszym odcinku nie jest on już aż tak istotny. Want to love, innymi słowy wanna love. Przy czym pamiętajcie, że to bardzo popularne wanna to jest właśnie want to. Bo zawsze, kiedy chcemy powiedzieć, że coś chcemy zrobić, używając want, między want a czasownikiem powinno to to być. Czy to dosłownie, czy to jako część skrótu. Ale tylko jeśli chcemy powiedzieć, że coś chcemy zrobić. Jeżeli chcemy nowy samochód, albo po prostu kogoś, kogo będziemy kochać, to pomiędzy want a tym rzeczownikiem, którego chcemy, nie będzie żadnego to. A więc nie możemy powiedzieć I wanna a new car, albo I wanna somebody. Tam będzie samo want, ponieważ wanna to skrót od want to. Jasne, ale absolutnie nie jest to jedyny sposób w języku angielskim, żeby czegoś chcieć. Bo bardzo popularnym sposobem jest też wish. Ja wiem, że dla niektórych może to być zaskakujące. Jak to wish? Przecież wish to życzyć sobie. No tak, czyli chcieć, prawda? Przecież my nie będziemy tego wish używać tylko i wyłącznie w tym celu, żeby życzyć komuś, nie wiem, wesołych świąt. Raczej po to, żeby powiedzieć, życzyłbym sobie mieć nowy samochód. Czyli innymi słowy, chciałbym mieć nowy samochód, prawda? Zobaczcie, tutaj było po prostu I want a new car. I jak to powiedzieć używając wish? Ano tak, I wish I had a new car. Co tu się wydarzyło? Czy ja chciałbym ten samochód mieć w przeszłości? Czy ja właśnie to tutaj powiedziałem? Przecież had jest w przeszłości, nie? No właśnie nie. To znaczy, okej. Czasownik jest rzeczywiście w drugiej formie, a więc teoretycznie przeszłej. Ale ja tu zdecydowanie mówię o teraźniejszości, ponieważ ja chciałbym, I wish, jest teraz. Ja teraz chciałbym mieć nowy samochód. I ten przykład służy nam temu, żeby zdać sobie sprawę, że po wish używamy czasu przeszłego, nawet pomimo tego, że mówimy o teraźniejszości, bo ja chciałbym mieć nowy samochód teraz. I wish I had a new car now. Jeżeli ktoś z Was pomyśli sobie teraz, cholera bez sensu ten angielski, to co? Przeszłość, a w sumie teraźniejszość, a w sumie przeszłość, no to popatrzcie na drugi przykład. I wish you were here. How I wish you were here. Czyli co? Czyli chciałbym, żebyś tu był. Żebyś tu była. Tak, tak, był bądź była, czyli po polsku też przeszłość. Chociaż ja chciałbym, żebyś ty tu był, ty tu była teraz. Robimy dokładnie ten sam myk. Chociaż nie zawsze, no bo jeżeli ja mówię o sobie, to wtedy nie mamy po polsku tej przeszłości.
To, co musimy wiedzieć, to, co powinniśmy zapamiętać, to kiedy chcemy użyć wish do wyrażenia tego, co chcielibyśmy w języku angielskim, pasuje nam użyć w tym celu czasu przeszłego, nawet pomimo tego, że mówimy o teraźniejszości. Oczywiście ten czas przeszły będzie dopiero w tym kolejnym czasowniku, nie przy okazji wish. I wish I had a new car. I wish you were here. Więcej przykładów? Bardzo proszę. I wish I was him. Chciałbym być nim. Ja chciałbym być nim teraz. A pomimo tego, I wish I was. I wish I could just make you turn around. Chciałbym móc sprawić, żebyś się odwróciła. Teraz bym chciał, ale I wish I could. Dlaczego tak jest? Dlaczego po want tu jest po prostu czasownik, a po wish robimy zdanie w czasie przeszłym? Cóż, jest oczywiście pewna różnica. Want czy want to jest bardzo neutralne. Ja po prostu czegoś chcę, chciałbym czegoś i kto wie, być może to będzie miało miejsce, być może nie. W ogóle nie zaznaczam tutaj, czy to jest możliwe, czy to jest prawdopodobne, czy nie. Natomiast jeżeli używam wish, z reguły jest to mało prawdopodobne albo wręcz zupełnie niemożliwe. I wish I had a new car podkreśla, że okej, chciałbym mieć nowy samochód, ale pewnie mieć nie będę, nic na to nie wskazuje. A na przykład I wish I was him jest z oczywistych względów zupełnie niemożliwe. I to nie jest tak, że żadna sytuacja przedstawiona w zdaniu z użyciem wish nigdy w życiu nie będzie miała miejsca, ale skoro my tego używamy, to my, jako ci, którzy rządzą tą konstrukcją, no bo jej używają, chcemy powiedzieć, że pewnie jest to mało prawdopodobne, albo wręcz zupełnie niemożliwe. Jasne? To jeszcze tylko dodam, że tego wish możemy też użyć w przeszłości, żeby powiedzieć, że ja w sumie chciałbym, żeby w przeszłości coś wyglądało inaczej. Czyli takie trochę, że czegoś żałuję. Na przykład, jak to śpiewał Freddy? Sometimes I wish I'd never been born at all. I'd never been born, czyli oczywiście skrót od had never been. A więc użyliśmy tutaj czasu zaprzeszłego, czasu past perfect. Czasem chciałbym się nigdy nie urodzić, czy innymi słowy po polsku pewnie troszkę zgrabniej, żałuję, że się urodziłem. Tak, to wbrew pozorom wcale nie jest romantyczna piosenka. A więc, jeśli chcemy użyć wish, żeby powiedzieć, że chcielibyśmy czegoś w teraźniejszości, to po tym wish użyjemy czasu przeszłego past simple. Z reguły past simple. Natomiast jeśli chcemy użyć tego wish, żeby powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby w przeszłości coś na przykład inaczej się wydarzyło, to użyjemy past perfect. Z reguły past perfect. Mówię z reguły, ponieważ w obydwu przypadkach mogą też wystąpić ich wersje continuous. Do mówienia o teraźniejszości past continuous, a do mówienia o przeszłości past perfect continuous. Ale to wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność jest bądź była w trakcie. Więcej szczegółów na temat samego wish, na przykład tutaj, linki w opisie. Dziś chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w języku angielskim można czegoś chcieć. Na różne sposoby. W grę wchodzi nie tylko want, ale też chociażby wish. I o ile want jest zupełnie neutralny i po tym want, jeśli dajemy rzeczownik, to po prostu dajemy rzeczownik, a jeśli chcemy dać czasownik, to przed ten czasownik trzeba jeszcze dorzucić to, gdzie wtedy to want to bardzo często skróci nam się do wanna. Ale jeśli używamy wish, to będziemy ten czas cofać o jeden kroczek do tyłu. Mówiąc o teraźniejszości, użyjemy z reguły past simple. A o przeszłości, past perfect. O, jeśli ktoś chce sobie zapauzować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment, ale już za chwilę zapraszam też na Instagrama Rock Your English, gdzie będzie zdjęcie zrobione przeze mnie. Zdjęcie tablicy w sensie. No i tak w ogóle zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama Rock Your English, bo to całkiem fajny Instagram. Jest dokładnie tak samo jak TikTok i Facebook Rock Your English. Wszędzie tam można się trochę angielskiego pouczyć. Doskonałej, rzekłbym, atmosferze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, jeżeli chcecie mi trochę nawrzucać, zapraszam bardzo serdecznie do komentarzy pod tym odcinkiem. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. Aha, wszystkim maturzystom przypominam, że razem z przyjaciółmi Izą z kanału Wiedza z Wami i Miedzianym Sforem zrobiliśmy maturalny Dream Team. Już wkrótce będzie się można z nami spotkać, czy to stacjonarnie, czy to online, w celu takich błyskawicznych, maturalnych powtórek. Szybko, ale profesjonalnie i w doskonałej atmosferze. Poszczegóły zapraszam na www.maturalnydreamteam.pl. Natomiast na www.rockyoenglish.pl dowiecie się więcej o kursach już tylko ze mną. Kursach za to niekoniecznie, nie tylko dla maturzystów.
online, grupowych, ale też w doskonałej atmosferze. No i oczywiście, jeśli chcesz, czy to używając Wantu, czy Wish, mówić fantastycznie po angielsku, to zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeśli z jakichś zupełnie niewiadomych mi powodów jeszcze tego nie robisz. A tu dodatkowo można się dorzucić na kawę dla prowadzącego. Co prowadzący bardzo docenia. Dziękuję bardzo serdecznie. See ya!